Cześć wszystkim, tu Asia, witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam kosmetyki, które kupiłam na promocji minus 55% w Rossmanie. Będą też dwa produkty, które kupiłam w Naturze, bo tam też była ostatnia promocja. To nie było takie ogólne minus 55%, ale było na poszczególne marki, na przykład tam, nie wiem, któraś marka miała 20%, inna miała 50% i tak dalej. W każdym razie też opłacało się kilka rzeczy kupić. Dlatego mam tutaj koszyczek z rzeczami, które udało mi się w ostatnim czasie zakupić. Zdaję sobie sprawę z tego, że ostatnio na moim kanale jest sporo tematów makijażowych i ostatnio strasznie dużo ogólnie o kosmetykach gadam, więc jak kogoś to nie interesuje, to po prostu możecie nie oglądać tego filmu, nie zmuszam. Ja po prostu ostatnio testuję dużo nowości, dużo nowości dostaję, kupuję i po prostu przez to coraz bardziej interesuję się tym tematem i coraz więcej tego jest na moim kanale. Ale tak jak mówię, jeśli kogoś ten temat nie interesuje, to po prostu możecie pominąć ten film i po prostu czekać za tydzień już będzie inna tematyka na moim kanale. I jeszcze wspomnę, że to nie będzie film sponsorowany przez Vibo, chociaż naprawdę tutaj dużo kosmetyków z Vibo Wam pokażę. Bo po prostu uważam, że jest to tania marka, a naprawdę fajna, warta uwagi, dlatego sporo kosmetyków do przetestowania sobie ostatnio zakupiłam. Żeby już nie przedłużać, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Więc zaczniemy sobie może najpierw od Rossmana i tam zakupiłam na początku paletkę rozświetlaczy z Vibo. Z tyłu mamy rozpisane kolorki, możecie zobaczyć, jak to się prezentuje. Takie przepiękne, błyszczące ma opakowanie. A rozświetlacze w środku są naprawdę zachwycające. Bo I Choose to Dream On. Jest to paletka czterech rozświetlaczy. I opowiem Wam ogólnie jej historię. Na początku robiłam zakupy w Rossmanie. Kupiłam tą paletkę, otwieram ją w domu. Wszystko mi się wysypuje. Wszystko, toaletka, moja bluzka, moje spodnie, moja twarz. Wszystko jest po prostu w rozświetlaczu. Bo okazało się, że kupiłam rozwaloną paletkę. I ten jeden rozświetlacz, już Wam pokazuję tutaj w ogóle, zobaczcie, jakie ona ma śliczne opakowanie. Ten tutaj rozświetlacz był cały zbity, wszystkie tutaj inne były ok, natomiast ten był cały pokruszony. No i po prostu postanowiłam, że pójdę do Rossmana, na szczęście miałam paragon i ją zareklamowałam, bo to nie było tak, że ja ją upuściłam czy coś, tylko po prostu taką kupiłam. Na szczęście wymienili mi na nowy egzemplarz i mam, jestem z tej paletki bardzo zadowolona. Wszystkie cztery rozświetlacze są naprawdę ładne. Jedynie z tego niebieskiego nie korzystam, bo on daje na policzkach taką niebieską taflę, że no nie na co dzień, bo po prostu wygląda dziwnie. Ale te tutaj trzy są naprawdę prześliczne. Nawet wszystkie trzy zmieszane cudownie wyglądają na policzkach. Dzisiaj mam zmieszane te dwa. I możecie zobaczyć, jaki to jest mocny efekt. Naprawdę ta paletka jest dla fanek mocnego rozświetlenia, takiego naprawdę cudownego błysku. Ja jestem z niej bardzo zadowolona. Jak za taką cenę, macie tutaj wszystkie ceny wypisane, to po prostu na promocji bardzo się ta paletka opłacała. Tak jak mówiłam, będzie tutaj bardzo dużo rzeczy z Vibo. Kolejna rzecz z Vibo jest to puder Photo Ready. I to jest ten puder na pewno dobrze Wam już znany, podzielony na cztery części, ile ja się nachodziłam w Rossmanach, żeby go znaleźć, bo po prostu wszędzie go nie było, albo był już wykupiony i po prostu nigdzie nie mogłam go znaleźć. I on polega na tym, że po prostu każdy kolor służy do czegoś innego, na przykład zielony tutaj redukuje zaczerwienienia i tak dalej, już nie będę Wam tego wszystkiego czytać, bo nie chcę, żeby ten film był za długi, ale mogę Wam pokazać, jak się go odkręca. No i jedyny jego minus jest taki, że po prostu wszystkie te kolory, jak się wysypuje, no to wysypują się razem. Chyba, żeby tak robić, że odchylać sobie tak tutaj po kawałeczku i tak wsypywać, ale ja rano nie mam na to tyle czasu, więc po prostu wszystkie kolory wsypują się do jednego i pudruję całą twarz wszystkimi kolorami zmieszanymi. Jest fajny, chociaż tak jak każdy inny puder, świecę się po nim po dwóch godzinach. No i miał być super ekstra matujący, no i jest fajnie matujący. Ale tak jak po prostu inne pudry, no u mnie po prostu moja cera zawsze, ale to zawsze świeci się po dwóch godzinach. I żeby nie wiem jak puder był matujący, to się tego nie zmieni, więc jest fajny. Jeszcze będę go testować, bo na razie miałam go chyba tylko raz na sobie, więc za dużo nie będę o nim mówić. Potestuję go, zobaczymy. Kolejną rzeczą jest gąbeczka z Vibo. Bardzo dużo osób ją poleca, nigdy jej nie miałam, więc ona też wchodziła na promocję. I ona normalnie tam kosztowała około 19 zł, więc teraz wychodziła naprawdę dużo taniej i myślę, że opłacało się ją kupić.
Gąbeczka z Vibo, naprawdę zawsze chciałam ją mieć, przetestować, zobaczyć, czy mi się sprawdzi, więc teraz będę miała okazję. Kolejną rzeczą z Vibo jest to Fixing Spray Photo Finish i powiem Wam, że jestem troszkę zawiedziona nim. Może nie to, że jest słaby, ale po prostu na mojej twarzy nie robi totalnie nic. Jak go psiknę mało, to w ogóle nie widzę nic, jak go psiknę dużo, to po prostu cała twarz mi się lepi, muszę czekać aż wyschnie. Potem no też nie widzę, żeby jakkolwiek mi przedłużał trwałość pudru, świecę się po nim tak samo jak zawsze. Ta psikawka jest na tyle kiepska, że po prostu nie wiem, czy to zobaczycie, ale jak się psika, to po prostu psika jakby nie po całej twarzy, tylko na jedną część twarzy rozpyla ten produkt. No i ogólnie to kiepsko. Kolejną rzeczą jest Unicorn Tears, czyli jest to taki primer albo serum pod makijaż. Tak, to jest primer i serum do twarzy dwa w jednym. I ja ten produkt czasami nakładam wieczorem, czasami rano pod podkład. Dzisiaj na przykład nałożyłam go pod podkład. No i naprawdę jest spoko. Wydaje mi się, że fajnie się sprawdza jako primer i jako serum. Ma cudowny zapach. Pachnie tak przepięknie ciasteczkami. Takim, ja w nim czuję takie proszek do pieczenia. Trochę tak. Trochę proszek do pieczenia, no po prostu jakby robić świeżutkie ciasto, dokładnie taki zapach, prześliczny. Mam tutaj taką pipetkę, co nie jest moją ulubioną formą aplikacji, bo już wiele razy ten produkt mi się gdzieś rozlał, schlapnął mi na spodnie, na bluzkę, więc po prostu tego akurat nie lubię, no ale sam sobie produkt bardzo fajny, po prostu ja powinnam się nauczyć korzystać z pipetki. Dalej mamy odżywkę do rzęsy Eveline Cosmetics i tutaj już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Profesjonalna, specjalnie zaprojektowana elastyczna szczoteczka i satynowa konsystencja serum sprawiają, że Twoje oczy natychmiast nabiorą hipnotyzującego spojrzenia. I możemy to używać w charakterze bazy pod tusz lub używać w charakterze serum odbudowującego, nanosząc preparat codziennie przed snem na suche, oczyszczone rzęsy. I jeszcze pod tusz tego nie testowałam, natomiast nakładałam to wieczorem jako serum. No i na razie za krótki czas minął, żebym widziała jakieś efekty. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że rzęsy potem się robią totalnie białe. Tak wygląda szczoteczka. No i co, nic więcej nie będę mówić o tym produkcie, bo po prostu jeszcze nie miałam zbyt dużo czasu, żeby go testować, ale zapowiada się w porządku. Dalej mamy kredkę do oczu z Vibo. I pewnie zastanawiacie się, po co mi czarna kredka, mam dopiero 14 lat, czemu używam czarnej kredki. Ale powiem Wam, że nigdy czarnej kredki nie miałam, po prostu czasami mi brakuje, podoba mi się ten efekt czarnej kredki na linii wodnej, dzisiaj delikatnie ją mam, nie wiem czy to widać, ale bo trochę potem mi leciały łzy, bo wzięłam sobie zalotką za mocno, ale troszeczkę ją mam. Ogólnie to z tą kredką to też taka niezbyt ciekawa historia, bo tutaj dlatego Wam o tym mówię, dlatego Wam to pokazuję, żeby Was po prostu przestrzec przed tym, że zawsze robiąc zakupy sprawdzajcie, czy wszystko ma zatyczkę, czy nie jest używane. Nigdy nie bierzcie pierwszego z brzegu, to jest rada Laury, zawsze nigdy nie bierzcie pierwszego z brzegu, tylko zawsze tam gdzieś z końca. No ja tutaj na tych promocjach tak szybko chwyciłam za tą kredkę, że nie sprawdziłam nawet, czy ona ma zatyczkę i się tutaj okazało, że po prostu ta kredka była wyschnięta. No i na początku nie było widać żadnego efektu. Dzisiaj jak ją sobie przed filmem kręciłam, to ją złamałam i po prostu teraz już nie jest wyschnięta, tylko jest intensywnie czarna. Za to teraz jest taka płaska i już nie ma takiego fajnego kształtu. A jak próbowałam ją temperować temperówką, bo ona tutaj ma na dole temperówkę, co jest bardzo fajną opcją, to w ogóle mi się złamała, więc po prostu ja mam kiepski egzemplarz. Ale ogólnie to kredka bardzo fajna. Dalej mam rozświetlacz z Lovely. Na tych promocjach kupiłam sobie sporo rozświetlaczy, bo po prostu wyszło dużo fajnych nowych i byłam ich ciekawa. Rozświetlacz z Lovely, jak zawsze był ten silver i gold, to teraz wyszedł ten różowy. Jak widzicie, opakowanie ma identyczne, tylko daje taką śliczną różową poświatę. Czy to pokazać tak? Tak ten rozświetlacz wygląda na ręku, jak widzicie, daje taką ładną różową taflę. Lubię te rozświetlacze dlatego, że są małe, ale bardzo wydajne. Takie fajne opakowania, zawsze zabieram je ze sobą, jak gdzieś jadę do kosmetyczki, bardzo fajne. Ostatnia już rzecz z Rossmana jest to paletka z Vibo, którą poleciła mi Laura. Jest to paletka I Choose What I Want. I po prostu mamy tutaj 6 wkładów,
które sami możecie sobie wybrać. Znaczy macie tą paletkę w wersji dla 4 wkładów i w wersji dla 6. Ja wzięłam tą większą wersję, czyli na 6 wkładów. Bo po prostu tutaj chciałam, no większość kolorów mi się podobała. Mimo tego, że nie używam bronzerów, to wziąłam sobie 2, bo po prostu ten wydawał mi się, że będzie troszkę taki za jasny, ten za ciemny, więc stwierdziłam, że będę sobie mieszać. Laura też tak ma i właśnie mówi, że mieszanka tych dwóch to jest po prostu cudo. Ten róż jest prześliczny, w ogóle cała ta paletka jest bardzo fajna. Niestety nie używam jej za często, bo po prostu do szkoły nie robię takiego makijażu, nie robię konturowania ani nic, więc po prostu rzadko będę po nią sięgać, ale naprawdę jest prześliczna. Tutaj te rozświetlacze już stały się moimi ulubieńcami, już tutaj są wyrzeźbione, po prostu ciągle mój pędzel ich dotyka, bo naprawdę są przecudowne. Jak widzicie, ogromne lusterko. Paletka jest bardzo fajnie zrobiona, porządna, nic tutaj Wam się nie rozwala, te wkłady nie wylatują, one naprawdę na takie zakliknięcia wszystko mocno tam siedzi. Jak Wam się skończą, to możecie ten wkład od dołu tam wyjąć i wstawić sobie nowy, bo tak tutaj to wygląda. Tutaj macie zdjęcie, jak wyglądają te wkłady osobno do kupienia jeszcze przed tym, jakie tutaj wsadziłam. No niestety promocje się już w piątek skończyły, ale po prostu chciałam Wam to pokazać, bo byliście ciekawi, co tam kupiłam i jeśli byście chcieli, no to te produkty naprawdę nie są drogie, można nawet je bez promocji kupić, no albo po prostu, jeśli nie macie tyle pieniędzy, to czekać do kolejnych promocji. I teraz zostały mi już tylko 2 produkty z natury. Mam tutaj Wam do pokazania podkład. Na początku zajmiemy się tym podkładem z Wet n Wild. Bardzo ten podkład polecało dużo dziewczyn, szczególnie oglądałam film u Maksineczki i ona bardzo zachwalała ten podkład. Więc stwierdziłam, że chcę go przetestować, był na promocji i po prostu stwierdziłam, że warto go kupić. Na razie go jeszcze nie otwierałam, będzie na zapas, bo mam sporo podkładów już w swojej kolekcji, więc po prostu otworzę go za jakiś czas i sobie przetestuję. Mam nadzieję, że mi również się sprawdzi. I ostatnią rzeczą w tym filmie jest to mój ulubiony korektor, czyli Catrice Liquid Camouflage. Na pewno o nim słyszeliście, bardzo wiele dziewczyn go poleca i ja również, bo po prostu jest bardzo fajny. Jest on w ogóle wodoodporny. Kupiłam go na zapas, bo jeden otwarty już mam, no bo po prostu wychodził dużo taniej, chyba o 50%, czy jakoś tak o 40% była firma Catrice przeceniona. Ja mam kolorek 010 i jak dla mnie jest idealny, naprawdę bardzo lubię ten pędzelek, bardzo lubię krycie tego korektora i to jak ładnie, naturalnie wygląda na twarzy. Więc to byłoby już wszystko w dzisiejszym filmiku. Pokazałam Wam wszystkie kosmetyki. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie łapki w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i zostawcie dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. I widzimy się już za tydzień. Pa, pa!